Koszykarze Śląska Wrocław najlepsi w turnieju FutureNet Cup 2018, czyli pierwszym memoriale Adama Wójcika. To nie był zwykły turniej. Wzięły w nim udział drużyny, które w przeszłości reprezentował legendarny koszykarz. Wygrał ten klub, z którym Adam Wójcik osiągał największe sukcesy, czyli Śląsk Wrocław. Na tak ważnym sportowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć znakomitych gości. Była żona wybitnego koszykarza Krystyna Wójcik, przedstawiciele wrocławskiego magistratu, a także inna legenda Śląska Maciej Zieliński. Kibice mogli także poznać obecną ekipę Śląska. Odbyła się oficjalna prezentacja pierwszoligowego zespołu, który w tym roku ma zapewnić sobie awans do elity. Nie zabrakło także oprawy muzycznej, kibice bawili się przy przebojach Eweliny Lisowskiej. Wróćmy jednak na parkiet. Sportowa rywalizacja zaczęła się w piątek. Najpierw w pierwszym półfinale świetnie zaprezentowała się ekipa WKK Wrocław, która pokonała Basket Poznań aż 104-85. Później na parkiet wyszli zawodnicy Śląska Wrocław. Ich rywal z Nicz Pruszków nie postawił bardzo trudnych warunków. Wrocławianie wygrali to spotkanie 89-77, prezentując naprawdę dobry basket chwali przy ulicy Paderewskiego. W finale mieliśmy wrocławskie derby. Górą Śląsk, który pokonał WKK 93-76, i to był popis przede wszystkim jednego aktora, Jakuba Musiała, który zdobył aż 31 punktów. Trzeci w turnieju Basket Poznań pokonał ekipę z Pruszkowa 88-82. Po ostatniej ligowej wygranej z Polonią Poznań wrocławianki mogły czuć się pewniej przed kolejnym ligowym spotkaniem. Udało się zażegnać strzelecką niemoc i zdobyć komplet punktów, jednak sobotnie spotkanie pokazało, że wrocławianki nie są jeszcze w dobrej dyspozycji. Drużyna AZS-u przegrała na własnym boisku 0-5 z Czarnymi Sosnowiec. Różnica klas była bardzo widoczna, rywalki bez trudu znajdowały drogę do siatki AZS-u. Bramki dla przyjezdnych strzelały dwie Chmirowa, po jednej Fischerowa, Jaszek oraz Cichosz. Czarne umocniły się na pozycji wicelidera, akademiczki są teraz dziewiąte. Dorobek na razie skromny, 5 meczów, 5 punktów, 1 zwycięstwo, 2 remisy i 2 porażki. W weekend szansa na przełamanie, AZS zmierzy się na wyjeździe ze swoim odpowiednikiem z Białej Podlaskiej. To rywal z końca tabeli, dlatego liczymy na 3 punkty.